tvpodkarpacie.pl. Sobota w Bieszczadach przywitała prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego słońcem. Był to dla byłego premiera pierwszy dzień wizyty na Podkarpaciu. Na początku Ustrzyki Dolne, gdzie przywitano prezesa chlebem i solą, ale też pieśnią na ustach. Na dzień dobry Państwu wszystkim przychwaniamy Pana Kaczyńskiego, Pana Kaczyńskiego, Pana Kaczyńskiego. Po ciepłym przywitaniu przyszedł czas na rzeczową dyskusję. Mamy do czynienia w tej chwili z tym zwijaniem szkół, zwijaniem komisariatów policji, zwijaniem poczt, różnego rodzaju instytucji, połączeń kolejowych, połączeń autobusowych, różnych instytucji, które służą ludziom. Mamy do czynienia z ciągłym pogarszaniem sytuacji pracowników. Na różne sposoby, choćby w tej chwili ta kwestia czasu pracy, bo to jest nic innego jak pogarszanie sytuacji pracownika, jak obniżanie kosztów pracy. Krótko mówiąc, proszę Państwa, to jest polityka, która w sposób, można powiedzieć, radykalny godzi w coś, co jest niesłychanie ważne, to znaczy w spójność społeczeństwa, w spójność narodu. Uczestnicy spotkania opuszczali salę Ustrzyckiego Kina z nadzieją na lepsze jutro. Bardzo przyjemny gość, który pragnie, żeby Polska była Polską, a ludziom, żeby się było żyło lepiej i dostatniej. I abyśmy w regionach byli gospodarzami, nie z góry sterowanymi, jak to się mówi, z Warszawy, z urzędu, po prostu parobkami. Po Ustrzykach przyszedł czas na Lesko. I tu także prezesa PiS witały tłumy. Przeszło połowa Polaków mieszka na wsi i w małych miastach. Przeszło połowa. Czyli krótko mówiąc, jeżeli my mamy w ogóle pojęcie naród polski traktować poważnie, a nie jako takie hasło, które nic nie znaczy, no to w gruncie rzeczy musimy jednak powiedzieć, że coś się należy wszystkim, prawda? Czyli że polityka powinna być nastawiona na jakieś wyrównywanie tych szans. Na to, żeby te krainy, które są mniej zasobne, rozwijały się szybciej. W tej chwili potrzebna jest bardzo czynna polityka gospodarcza, bardzo czynna polityka zmierzająca do tworzenia miejsc pracy, bardzo czynna polityka zmierzająca do reindustrializacji Polski, bo Polska straciła ogromną część przemysłu, a na przykład Niemcy zachowali. Dzisiaj okazało się, że ci, co mają przemysł, to mają w ręku kartę, a ci, którzy pozbyli się przemysłu, czyli w każdym razie ograniczyli przemysł, no, bardzo na tym przegrywają. Na zakończenie wizyty w Lesku przed Jarosławem Kaczyńskim wystąpił zespół Solus Sanoka. Muzycy zaprosili wszystkich do wspólnego śpiewania. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Dziękowano prezesowi za przybycie. Chcemy, aby pan premier po prostu był dalej premierem. Tak jak w pieśni jest, że bociany wracają i premier też wraca. Wszystkiego dobrego, ja szczęścia, zdrowia przede wszystkim. Bardzo się cieszymy, że ktoś taki mógł do nas przyjechać i podzielić się swoimi spostrzeżeniami i przedstawił bardzo ciekawą propozycję dla naszego rejonu. Bardzo sympatyczny człowiek, pomijając, profesjonalny polityk, od wielu lat już wszystkim znany, ale po prostu bardzo sympatyczny człowiek, tak z sercem tu przyjechał i można mieć nadzieję, że jakieś owoce z tego będą. Po zakończonym spotkaniu w Lesku prezes PiS udał się do Brzozowa. Wstępem do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego była płomienna wypowiedź europosła Tomasza Poręby. Mamy gotowe projekty ustaw, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o bezrobocie, jeżeli chodzi o edukację. Chcemy, drodzy Państwo, zaproponować Wam konkretne pomysły na to, jak pobudzić rozwój gospodarczy, jak przestać zadłużać kraj, jak ściągnąć młodych ludzi do Polski. Dlatego, że bez tych młodych ludzi nie mamy w przyszłości szans jako naród. Nie mamy szans na to, żeby się rozwijać i żeby dogarniać resztę Europy. Ale też, drodzy Państwo, chcę Wam powiedzieć, że nie tylko mamy projekty, nie tylko mamy pomysł na Polskę, jeżeli chodzi o gospodarkę. Chcemy też skończyć z praktyką, która tam w Europie, ja to widzę z bliska, po prostu budzi głęboki sprzeciw takich ludzi jak ja. Chcemy skończyć, drodzy Państwo, z praktyką, że za wszystko musimy przepraszać. Że oczekuje się od nas, że będziemy przepraszać za to, że było AK, za to, że byli żołnierze wyklęci i za to, że Polacy byli mordowani na Wołyniu. My za to przepraszać nie będziemy, drodzy Państwo.
Po wystąpieniu europosła głos zabrał prezes PiS. Polska potrzebuje szybkiego rozwoju. A dlaczego potrzebuje szybkiego rozwoju? No dlatego, że musimy doganiać, ale także dlatego, że potrzebujemy pracy. W Polsce brak paru milionów pracy, bo potrzebujemy mieszkań, bo w Polsce jest ogromny brak mieszkań, bo potrzebujemy rodzin i dzieci, a jak nie będzie pracy, nie będzie mieszkań, to nie będzie rodzin i dzieci. A potrzebujemy rodzin i dzieci po prostu po to, żeby trwać jako naród. Jeżeli zapytać, ile ma być Francuzów za 30 lat, to ma być dużo więcej niż dziś. Jeżeli zapytać, ile ma być Anglików, to dużo więcej niż dziś, a ilu Polaków, dużo mniej niż dziś. Krótko mówiąc, mamy tu naprawdę piekielnie ciężki kryzys i w ramach tej polityki, która jest teraz, co jak można powiedzieć, się już kompletnie skompromitowała, nie jesteśmy w stanie żadnej sprawy rozwiązać. Poseł Bogdan Rzońca nie miał wątpliwości, że prezes Kaczyński opuszcza Bieszczady, nasz region, usatysfakcjonowany i zbudowany postawą mieszkańców tych terenów. Nie możemy przymusić nikogo do pójścia do wyborów, ale możemy zachęcić do pójścia do wyborów i możemy spróbować, żeby ludzie idący do wyborów zgłębiali program, a nie tylko patrzyli na twarze, na krawaty, na niebieskie oczy. Dziś Polska jako państwo leżące w środku Europy powinno zgłaszać większe aspiracje co do jakości życia niż zgłasza. Mamy wiele kwestii wstydliwych, kolejki w służbie zdrowia, zamykane szkoły, mamy wyjazd młodych ludzi, mamy rozpad rodzin. To wszystko jakby państwo nie ogarnia, wobec tego prezes Kaczyński proponuje, żeby jednak właśnie ta organizacja, jaką jest państwo, przejęła inicjatywę w zakresie tworzenia miejsc pracy, w zakresie zadbania o następne pokolenia Polaków i ludzie o tym bardzo chętnie rozmawiają. To jest bardzo pocieszające. Myślę więc, że wizyta była bardzo udana, bogata w pytania, z dużą frekwencją i prezes wyjechał, moim zdaniem, pozytywnie naładowany z Bieszczadów. Na zakończenie wizyty w ziemi brzozowskiej Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej, która znajduje się na kościele Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. tvpodkarpacie.pl